Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. Dzisiaj jesteśmy na naszym druidzie i mamy dość dużo miejsca, dlatego stwierdziłem, że dzisiaj wreszcie będzie ten odcinek, na którym pociśniemy sobie tylko i wyłącznie tornado, jak najdalej tylko się da. Mam nadzieję, że nam tutaj pozwoli nasze miejsce na pomieszczenie wielu itemków właśnie za 10 milionów, no i dzięki temu, tak jak mówię, to tornadko coś tam się zadzieje, może nawet już się zbliżymy do końca. Skończyć chyba jeszcze nie damy rady, biorąc pod uwagę, jakie mamy obecnie statystyki, ale na pewno będziemy już bardzo blisko. Dzisiaj Wiedźmia chce hełmy, ja tych hełmów trochę miałem i jej oddałem. Oprócz tego mam zaledwie 3 itemki za 10 baniek, reszta to jest za 2,5 miliona, które zbierałem po prostu tam z jakiejś misji i tak dalej. Więc wydaje mi się, że po prostu jak nie będziemy mieli już miejsca, to sobie te itemki sprzedamy i tak to będzie wyglądać. Zanim jednak przejdziemy do odcinka, chciałbym zaprosić Was na stronę eneba.com, która w swojej ofercie ma ponad 10 tysięcy produktów cyfrowych. Są to oczywiście przede wszystkim gierki na różne platformy, są również karty podarunkowe do ładowania i wiele, wiele więcej. Eneba ma to do siebie, że ceny tych gier są naprawdę bardzo fajne, bardzo atrakcyjne w porównaniu do innych stron tego typu, w porównaniu do innych miejsc, gdzie możemy właśnie tego typu gierki kupić. No i jeszcze oprócz tego wyróżnia się tym, że live chat, czyli tak zwany support, jest dostępny 24/7, czyli po prostu non-stop. Jeżeli zakupimy klucz do jakiejś gry i mamy z nim jakiś problem, coś nie działa, coś nam nie przyszło, to oczywiście możemy od razu do nich napisać i oni postarają się jak najszybciej ten problem rozwiązać. Mogę Wam tu zaprezentować, jak zakupić coś na tej stronie, bo mam swój kodzik rabatowy, o którym Wam zaraz powiem. Wejdziemy sobie na przykład tutaj w karty podarunkowe, mamy wszystko pokazane, weźmiemy pierwszą lepszą dla sprawdzenia, klikamy kup teraz. No jak widzicie, karta PlayStation Network za stówkę o wartości 100 zł, możemy kupić za 87,18, klikamy kup teraz, no i jak widzicie, są tutaj dostępne wiele, wiele metod płatności, no i czy mamy kod rabatowy, się nas pytają, i oczywiście kodzik rabatowy jest to Neutral, który daje nam 3% zniżki, więc jeżeli coś będziecie chcieli kupować na tej stronie w przyszłości, to tego kodziku możecie użyć, klikamy zastosuj, no i jak widzicie, 3% rabatu mamy, 2,62 nam obniżyło, także całkiem przyjemnie. Oprócz tego zapraszam do linku w opisie, bo tam jest między innymi link, dzięki któremu, jeżeli się zarejestrujecie właśnie z tego linku, to dostaniecie 1 euro na start, więc no wydaje mi się, że fajny 1 euro dostać sobie za nic i jeszcze do oprócz tego, jeżeli chcecie jakąś gierkę kupić, to 3% rabatu, jakaś tam fajna sumka dzięki temu się uzbiera. Co tutaj więcej mogę Wam pokazać, zanim przejdziemy? Na pewno sobie zmienimy maskę na kota. Ja tu może w ogóle zakręcę kółkiem, porobię ręki, takie rzeczy podstawowe, zanim my sobie przejdziemy właśnie do klikania, bo na pewno wbijemy level, może jeden, może nawet dwa, zobaczymy jak to wyjdzie. Tu coś za 2,5 miliona, to w sumie możemy rozmontować. Mogę też od razu sobie rozmontować coś, co wrzucimy do kibla, żeby już to mieć z głowy. Tutaj nam dało coś na siłę, zobaczmy jak to wygląda. Plus 9, no to nie, nie ma sensu. W ogóle często mnie pytacie pod odcinkami, jak tutaj, po co ja zmieniam wygląd tych itemów. Po prostu dany wygląd itemku daje mi więcej surowcy, czyli więcej tutaj metalu i więcej kryształu, aniżeli inny wygląd. Jest do tego odpowiedni kalkulator, tam linki powinniście mieć w opisie, wszystkie potrzebne, także możecie sobie ogarnąć. Jeżeli będzie trzeba, to może nawet trochę tych epików posprzedaję, bo jak widzicie, mam ich tutaj bardzo dużo. No a niedługo już się zbliża wielkimi krokami legendarny Loch, który będzie pewnie gdzieś w okolicach 20 odpalony, może 25, no nie wiadomo, w każdym razie już niedługo, także wtedy będziemy mieli znowu zapas tych epików na długi okres czasu. No tu chodzi głównie o to, żeby codziennie wrzucać epika właśnie do toalety, żeby sobie tą aurę uzupełniać, nie? Żeby robić jak największą. Dobra, tu możemy jeszcze zrobić arenki na szybko w miarę. Zobaczymy jak tu w ogóle na masce kota nam idzie, bo na masce wojownika czasem jesteśmy w stanie przegrać niestety tutaj z jakimiś zwiadowcami, no ale tu widzę, że jeżeli chodzi o zwiadowcę, to też, tu widzę, że z jakimś paladynem przegraliśmy. No generalnie bardzo podobnie idzie, więc okej, czasem się zdarza coś przegrać. Tu mamy jakąś misję, jawki oczywiście nie będziemy robić. No i chyba wszystko. Zastanawiam się, czy w ogóle, chyba od razu posprzedaję te itemki za 2,5 miliona. To są takie awaryjne, wiecie, jak ja dropię sobie tutaj z misji i tak dalej, jakieś właśnie itemy, które no z misji wiadomo, dropią często właśnie za 2,5 miliona, no to ja sobie zostałem do Wiedźmy, jak mam miejsce, zawsze to jest 5 milionów, czyli połowa statystyki. No a w tym momencie, jak będziemy mieć i tak zawalony ten ekwipunek, no to wydaje mi się, że nie ma co. Strefy tutaj mroku chyba jeszcze nie będę ruszał, tutaj raczej też z górą Olim nie mamy szans. Generalnie teraz dopiero myślę, że lochy ruszymy właśnie po legendarnym lochu, jak sobie wymienimy itemki, będziemy tutaj mieć właśnie nowe itemy na pachołkach i tak dalej, no to wtedy wydaje mi się, że faktycznie będziemy w stanie
sobie ruszyć właśnie te lożki w strefie mroku i coś pocisnąć. No a teraz zostało nam tornado. Dobra, maska jest git. Myślę, że nie ma co się tu rozwodzić. Może wam jeszcze na szybko tylko pokażę. Ja, o, tu w ogóle spadliśmy na trzecie miejsce przez to, że tutaj z Zedą przegraliśmy na ręce. No i okej, teraz to tak wygląda. No cały czas tabela się praktycznie nie zmienia. Tu bardzo close, powiedzmy, te top 5 jest, top 5 zawodników. No ale tak to wygląda. Nie mam jakiegoś bardzo porównania do innych, więc możecie sobie zatrzymać, jeżeli chcecie. Mamy tutaj pupile, to jesteśmy top 1 póki co, podziemia to jesteśmy 157 pozycji, no ale to chyba nic jakby bardzo ważnego. No generalnie gracze, gildie, pupile to chyba takie trzy najważniejsze rankingi. No a tutaj jeżeli chodzi o gildie, to jesteśmy na top 2. Dobra, tak wygląda serwer. No wiadomo, to już jest taki etap, gdzie za wiele się nie zmieniło od ostatniego odcinka, jeżeli tu mówimy o rankingu, także też nie chcę jakoś przedłużać. Czy ja tu coś mam dla was zapisane? To jest ostatni raz, kiedy nagrywaliśmy, tu było 3 czerwca, tu jakieś lochy. To na ostatnim odcinku było, więc jeżeli chcecie, to możecie sobie obejrzeć poprzedni odcinek właśnie z Druida. No ale dobra, nie przedłużam, tylko lecimy. No mam wrażenie, że tego tornada naprawdę dużo porobimy, dlatego że ostatnio właśnie bardzo długo tego tornada nie ruszaliśmy z uwagi na to, że niestety nie mieliśmy miejsca, nie? No a tutaj szkoda było marnować tego golda, który leci właśnie z tych itemków. Widziałem, że już na tych rekordach, do których swoją drogą link również jest w opisie, widziałem, że już niektórzy pobijali, już pokonywali Druidem tornado, co ciekawe, ale to tam no zdecydowanie mocniejsze statystyki mieli. My obecnie gemy mamy chyba jakoś z 23, 4 kopalni, coś takiego. Natomiast obecnie już mamy 29, a oni pokonywali to tornado na gemach tam z kopalni, powiedzmy, no gdzieś myślę, że około 30, więc jakby no te statystyki ich o wiele były mocniejsze. To widzę, że jakieś itemki po 3 miliony to będziemy mogli sprzedawać. No ale dobra, zanim jeszcze nie będziemy mieć full ekwipunku zajętego, to nie ma co się tym interesować, tylko lecimy dalej. 900 już przebiliśmy. No jak widzicie, pada to bardzo łatwiutko. Wbiliśmy też 413 poziom, także myślę, że git. No i jeszcze tutaj ile? No musielibyśmy to obliczyć, ile tornad... 100 tornad to są chyba 2 levele, tak liczę na szybko. Każde tornado nam daje 30 milionów, także 10 tornad to jest 300. No tak, no chyba dobrze policzyłem, tak powiedzmy na szybko. Jeżeli nie, to mnie poprawcie. W ogóle teraz, jeżeli ktoś to ogląda, którą mamy minutę? 5 dopiero, myślę, że jeszcze dużo osób ogląda. Piszcie, jakie macie pomysły. Ja już to kiedyś poruszałem, ten temat na odcinku, ale mogę poruszyć jeszcze raz. Teraz niech każdy pisze w komentarzu, co myśli, jaki będzie legendarny loch w tym miesiącu, nie? Tak naprawdę na te urodziny, z okazji właśnie urodzin. Ja myślę, że to będzie... Chociaż w sumie to nawet nie mam pomysłu. Ja już mówiłem kiedyś, żebym chciał, żeby to był jakiś, nie wiem, Marvel czy coś takiego. Ale możecie pisać w komentarzach, jakie tam pod poprzednim odcinkiem był jakiś chyba Władca Pierścieni. Ale Władca Pierścieni już chyba był, nie? Więc jakby no tam były jakieś komentarze. Ale teraz każdy, kto to słyszy, kto ogląda, dawajcie pomysły swoje w komentarzu, jaki właśnie, na czym będzie oparty ten legendarny loch. No ja już się wypowiadałem, że najchętniej to bym jakiegoś Marvela zobaczył, jakiegoś Spidermana albo jakieś Star Warsy, coś takiego. No ale zobaczymy, co wymyślą. Prawdopodobnie informacja na ten temat wleci już niedługo, być może nawet jutro, bo informacje teraz odnośnie eventów zazwyczaj wlatują właśnie w środy. Zazwyczaj mówią, co będzie w ten weekend, jaki będzie event i jaki będzie event w kolejny weekend, nie? A w kolejny weekend no to już będą właśnie te urodziny, więc wydaje mi się, że wtedy też, że jutro właśnie poinformują, co to będzie się działo mniej więcej. Oczywiście pewnie jeszcze wszystkich kart nie odkryją, no ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Może na tych streamach ich, które tam są na Twitchu, tych oficjalnych, może tam coś będą poruszać, zobaczymy. Jeżeli będzie jakaś informacja czy coś, to ja oczywiście na ten temat nagram wam film, wrzucę, żebyście również wiedzieli, jak tylko się czegoś tam ciekawego dowiem. Dobra, no jakoś idzie to tornado. Mamy w tym momencie 937 pozycję, także sporo. No 414 level chciałbym wbić. Nie wiem, czy to jest możliwe. Chyba tak. Tak mi się wydaje, takie mam wrażenie. Także tak jak mówię, piszcie w tych komentarzach, ja sobie chętnie poczytam i zobaczymy. Może ktoś akurat trafi i może właśnie na bazie tego pomysłu, w sensie no oni już na pewno mają, wiedzą, z czego będzie ten legendarny loch, na czym bazował, ale może ktoś akurat trafi i będzie git, no nie? Także możecie pisać w komentarzach. No i co więcej, i tyle. Czego się spodziewać można na urodziny? No na pewno legendarnego lochu, update pewnie jakiś delikatny, wątpię, że jakieś nowe funkcje dodadzą. No teraz niestety mamy taki okres, że nową funkcją jest po prostu nowy legendarny loch, niestety, więc nie spodziewałbym się, pewnie jakieś poprawki błędów i tak dalej, ale jakichś tam większych nowości co do gry zaimplementowanych raczej bym się nie spodziewał. Oprócz tego
O dobra, skończyło nam się miejsce, to czekajcie chwilkę. Tutaj możemy ten hełm oddać, tu mi się na pewno też coś, jakieś buciki, ile te buciki kosztują? One kosztują 5 milionów, okej, poczekajcie. Tu mamy tak, to mamy zadychę, to te zadychę będziemy brać do góry, tu jest dycha. Tu za 4 to możemy w sumie sprzedać, tu jest dycha, tu jest 7, to zostawiamy. Piątkę zostawimy, bo jak to oddamy do wiedźmy, to mamy statystykę za to. Tu mamy 8, 10, 5, tu mamy 3,5, 7, tu mamy cyk, dobra, okej, czyli miejsca za dużo nam nie zostało, nie oszukujmy się. To jeszcze będziemy może mogli jakieś epiki sprzedać, bo ja tych epików i tak mam bardzo dużo. No nie są one jakieś tam bardzo, powiedzmy, na wagę złota, biorąc pod uwagę, że niedługo będzie legendarny loch, więc może sobie te epiki po prostu sprzedamy, żeby mieć więcej miejsca, no ale zobaczymy, jak będzie to tornado szło, bo już widzimy, że troszeczkę stawia opór, idzie to jakoś bardziej topornie, no ale tak jak mówię, jeszcze się okaże. No ja ten level z chęcią bym wbił, no nie, jeszcze kolejny, ale tak jak mówię, zobaczymy. Także co do tych urodzin, to tak jak mówię, jeżeli chodzi o aktualizację, to nie spodziewałbym się tam czegoś nie wiadomo czego. Tu kurde, zobaczcie, oj, nie chciałem tego klikać, tu nam się już szybko to miejsce zaczyna kończyć, tu już same zadychę. Dobra, to wiecie co, to może ja bym sprzedał, chociaż może bym w ogóle pozmieniał wyglądy i porozmontowywał te rzeczy, które tutaj mam, a resztę bym posprzedawał i zawsze to by się troszkę więcej miejsca zrobiło, no nie? No bo tak jak mówię, no i tak bym coś takiego zrobił, jakby był event kowala czy coś, a tak jak wspominałem, ten legendarny loch będzie, te epiki od nowa sobie pozbieramy. Dobra, tu już nie mamy rozmontowań. Czyli całą resztę możemy w zasadzie sprzedać, chyba że mamy jakieś hełmy, tu w sumie mamy hełm, tu mamy znowu hełm, to te hełmy możemy poddać do kociołka, zawsze to tam troszeczkę golda więcej uzbieramy, mimo że to kupowaliśmy, więc to chyba kupowaliśmy albo skądś, no raczej kupiliśmy te epiki, raczej innej opcji nie było, żeby je zdobyć, ale okej, poczekajcie, ja tu chcę całą tą trzecią, powiedzmy trzecią skrzynkę, nazwijmy to, zrobić wolną, tu mamy, widzę jeszcze jakąś czapkę, to sobie zrobimy cyk, no i czy mamy jakieś jeszcze czapki, chyba nie, z tego co widzę nie mamy, więc dobra, to sprzedajemy, tu mamy jakiś epik za dyszkę, to jak najbardziej zostawimy, no i dobra, lecimy dalej, troszkę miejsca zrobiliśmy, zobaczymy jak to pójdzie, także ciągle wypadam z rytmu, jak tutaj się coś dzieje. No ale mówię, no co do aktualizacji, to właśnie bym się nie spodziewał za wiele. Serwer, no nie wiem, raczej nie spodziewałbym się krajówek. Bardzo dużo osób mówi, że o, pewnie na urodziny. Zresztą niektórzy to sobie szukają okazji praktycznie co tydzień od kwietnia, żeby w piątek nowy polski serwer wyszedł. No ale wątpię, że wyjdzie właśnie na urodziny. Raczej wydaje mi się, że może na jesień się spodziewać jak już. Ale to mniejsza z tym, na pewno wyjdzie serwer międzynarodowy. Właśnie to W50, na które wiele osób czeka. Tylko nie wiem, czy oni, no 18 tego nie będzie, czyli moje przewidywania takie pierwsze się jakby nie sprawdziły. Ja mówiłem 18 albo 25, no 18 już będzie za 3 dni, więc już by było dawno info, że już by było w ogóle odliczanie na stronie, a tego odliczania nie ma. Także no tak jak mówię, wydaje mi się, że jednak mimo wszystko serwer może będzie 25, albo może będzie dopiero jakoś no 25 i potem nie wiem, potem już by był lipiec, to by chyba wychodził 1 lipca, o ile się nie mylę, kolejny piątek, to może właśnie 1 lipca zrobią. No ciężko przewidzieć co do tego, co tam się będzie działo i tak dalej. No jeżeli chodzi o eventy, no to wiadomo, standardowo pewnie będą wszystkie połączone, tam jakieś twierdze, dusze, powiedzmy, zrobią pewnie expa golda i co mogą więcej zrobić, no i chyba tych pobocznych pokroju tam zwierzę i tak dalej, no to raczej tego robić nie będą. Dobra, bo już się to zbliżamy do 414 poziomu. 950 tornado zamknięte, więc git. Zostało nam tylko 50, niecałe, więc to jak najbardziej na plus. No ale tak jak mówię, jeżeli chodzi o eventy, w ogóle nie wspomniałem, w ten weekend mamy weekend golda. Oraz będziemy mieć bodajże event petów, czyli te tam nakarmienie 9 razy i tak dalej, więcej jedzonek ze wszystkiego. Oprócz tego za tydzień jeszcze nie wiadomo co będzie, więc tak jak mówię, to nam dopiero podadzą prawdopodobnie jutro o 12. No ale mówię, no w ten weekend event golda, więc git, plus jeszcze te pety też jak najbardziej git. Ja lubię ten event petów, strasznie jest to satysfakcjonujące, jak możemy jakiegoś peta nakarmić w ogóle 9 razy, jak mamy tutaj odpowiednią ilość jedzonek. No ja tu akurat na druidzie nie mam, ale na przykład na magu mam tam bardzo dużo do światła, to sobie jak najbardziej to oko nakarmimy. Dobra, co my tu mamy? Czy my już nie mamy miejsca? Nie, mamy jeszcze dużo miejsca. Tutaj mamy coś za 7, za 9, tu dyszka i tu pasek za 3. Od razu ten pasek możemy sprzedać. Mamy też w ogóle dużo golda, to ja tego golda mogę władować w inteligencję. No ja tu przeważnie siedzę w masce wojownika, więc tą inteligencję sobie dobiłem do 12 tysięcy, przynajmniej mam taki plan, żeby dobić. No i potem będę leciał w HP 9 tysięcy. Póki co w tym PvP przeszkadza ten brak PvP, przepraszam,
w tym PvP przeszkadza ten brak HP oczywiście, bo no, nie oszukujmy się, mam go mało. A, tu w ogóle nie zauważyłem, że to mogę sprzedać, no ale chyba nic więcej sprzedać nie mogę, chyba że coś jeszcze przeoczyłem, nie, wszystko jest git. Troszkę przeszkadza, no ale to wiadomo, to tam powoli te statystyki się będą rozkładać i tak dalej, i tak dalej. Przypominam, że dzisiaj jest streamek, o w ogóle zapomniałem totalnie o kwestii początkowej. Przypominam, że dzisiaj jest streamek o godzinie 18 na Twitchu, także zapraszam. Posiedzimy tam, poogarniamy konta, coś porobimy, wiadomo, też będzie wtedy meczyk jakby, ale no odpalę tego streama, żeby nie było, że znowu się zniechęcę i znowu nie będę streamał miesiąc albo ileś. No ale tak jak mówię, może tam z godziny, z półtorej godzinki, z dwie godzinki do 20 posiedzimy, bo potem o 21 znowu jest meczyk i to już bardzo ciekawy, który z chęcią sobie obejrzę. Więc no już wtedy nie będę tutaj, nie będę wiadomo na streamku siedział. Dobra, co my tu mamy? Tu mamy jakiś epik za dyszkę, tu mamy za dyszkę, tu dyszkę, wszystko po dyszku, zobaczcie. No niefortunna sytuacja. Dobra, to co, zrobilibyśmy jeszcze, ile tu jest w ogóle? Tu jest 10 miejsc, czyli 10 dni, czyli by nam epików starczyło do 25. Ja mam tu jeszcze na stojaku epiki jakieś zapasowe, w razie czego. No to kurde, dobra, no to lecimy dalej, no. Jakby nam się udało to tornado zamknąć, byłoby... O, tu jest 60%. Nie, 57, dobra, już myślałem, bo ja w ogóle jeszcze nie mam 60% tutaj u wojownika. Mam nadzieję, że podczas legendarnego lochu w końcu to ostatnie 60% mi poleci. W sumie mogłem poszukać na tym weekendzie epickim, ale powiem wam szczerze, że nie miałem za bardzo czasu w ten weekend i tak na szybko ten event epicki, można powiedzieć, odpuliłem i tyle, żeby tylko zrobić tu, gdzie miałem zrobić, czyli w sumie głównie na Magusiu. Dobra, jeszcze na szybko przelecimy. Dyszka, dyszka, 7, 9, 10, 10, 10, wszystko za 10. Dobra, no to lecimy dalej. 960 tornado, ok. No fajnie to idzie, fajnie to idzie, ale pamiętamy, jak to było na Paladynie, że na tym Paladynie szło chyba fajnie gdzieś do 980, nawet 990, a potem już taki był blok, że musieliśmy poczekać na kolejny odcinek i dopiero wtedy to zrobić. No ale dobra, no zobaczymy, jak to tutaj nam pójdzie. No zmarnowane te epiki, to ja sobie zdaję sprawę, nie powinienem tak robić, no ale pod odcinek, no to dlaczego by nie. Mamy jakiegoś wojownika, ale dobra, już padł, miałem tu porównywać statystyki. Teraz jest jakiś maguś, zobaczmy, jak z tym magusiem nam pójdzie. No tutaj magowie również są mocni, ale poczło, kolejny wojownik, no widzicie, no to już idzie dość topornie, chociaż w tym momencie wydaliśmy chyba jakieś 700 grzyb, chociaż nie, chyba więcej, nie pamiętam, ile mieliśmy na starcie, no to mniejsza z tym. Dobra, teraz jakoś sprawniej poszło, 968 już to tornado. Także no idzie, idzie, powolutku to idzie. Niepokoi mnie to, że za każdego przeciwnika dostajemy itemki, bo zaraz znowu nam się skończy miejsce, no ale okej. Piaskowa burza, 104 tysiące już siły. Tamten gnom, na którym się chwilę zablokowaliśmy, miał 102 tysiące, więc zobaczcie, że tutaj rosną w siłę dosłownie z każdym poziomem. No ale git, no lecimy powolutku do przodu. No zamknąć będzie ciężko na pewno, żeby tutaj faktycznie zamknąć. No ale jesteśmy kurde zwiadowcą, nie? To tutaj jakby możemy nawet, no w końcu się trafi próba, gdzie zrobimy te 20 uników i pójdziemy dalej. To jakby, tak jak mówię, nie jest paladyn, na którym blokada to już jest całkiem blokada i koniec. No ale okej, no zobaczymy, jak tu pójdzie z tą burzą piaskową. Zobaczmy w ogóle, co za itemki nam jeszcze podropiły. Tu już tylko dwa sloty nam znowu zostało. Czy może jest coś tańszego, czy jednak nie bardzo. No tu za 6 milionów, tu za 6, tu widzę za piąteczkę, dycha, dycha, dycha. Dobra, no te piątki bym w sumie mógł też posprzedawać, nie będę oszukiwał, że to nie jest jakoś dużo, no ale szkoda mi, z jednej strony mi szkoda. Zobaczymy, jak to pójdzie dalej. Może na przykład już wydamy, nie wiem, 200 grzybów na burzę piaskową, może ona nie padnie i na tym zakończymy odcinek, a dopiero na kolejnym, czyli to już, o, padła akurat, ale tam nam poleciał hełmik, także hełmik od razu oddamy do tutaj, poczekajcie, gdzie to jest? To jest tu, oddamy do wiedźmy. No i kurde, dobra, no i mamy jedno miejsce, okej, no to na razie polecimy z tą meduzą. Tak jak mówię, no jeżeli nie zamkniemy na tym odcinku, a raczej tego nie zrobimy, raczej to będzie ciężkie, no to już po tym legendarnym lochu na pewno to zrobimy bez większych problemów. Jednak już, tak jak mówię, no dawno powinniśmy to zrobić. W ogóle 414 poziom zamykania tornada, to jest, wydaje mi się, że dość wcześnie. Nie, mam takie wrażenie, nie pamiętam totalnie, jak to szło na innych postaciach, to bym sobie musiał wrócić do odcinków i zobaczyć, jak to tam szło. No na Paladynie na pewno tam chyba jakoś 430 plus, ale musiałbym się cofnąć do jakiegoś, nie wiem, berserka czy tego typu klasy postaci, która właśnie nie ma problemu za bardzo z lochami, żeby to sobie porównać, no ale okej.
Tam było 17 milionów, w ogóle jedna próba była taka strasznie bliska, gdzie zostało tam bodajże 600 tysięcy, coś koło tego. No ale dobra, lecimy dalej, zobaczymy jak tu z tą meduzą pójdzie. Powiedzmy, że jak do 4000, a nie, dobra, już padła. Chciałem mówić, że jak do 4200 nie pokonamy, to lecimy dalej. Dobra, no i co my chcemy teraz robić? No i my chyba te tańsze itemy posprzedajemy, nawet te za szósteczkę. Tu mamy coś za piątkę, lecimy dalej. Tu za dyszkę, tu za dyszkę, tu za dyszkę. Tu mamy coś za piątkę, tu mamy znowu za piątkę. No to jest marnotrawstwo, ale ja chcę zobaczyć, dokąd ja mogę tutaj dojść tak maksymalnie na tym odcinku i czy może faktycznie będzie szansa, żeby jednak coś... Średnio 150 grzybów na przeciwnika. Jeżeli on w 150 grzybów nie padnie, no to, to sobie odpuścimy. Tam widzimy jakaś próba za 10 milionów. Nie chcę tutaj sztucznie przedłużać tego odcinka, nie będę tutaj oszukiwał. No ale mimo wszystko wiemy, że tak jak mówię, no jesteśmy zwiadowcą, więc tutaj na tych wojowników kwestia tam jakichś lepszych, w sensie nie lepszych, tylko większej ilości uników, no i ci zwiadowcy, ci wojownicy również będą padać, no ale to mówię, też nie będziemy jakoś nie wiadomo tam ile grzybów, ale do 4200, powiedzmy do 4200, przepraszam, do 400, nie do 450, żeby było w miarę na równo, bo tam widzieliśmy, że padło kilka pod rząd tych przeciwników. 978 tornado, no to kurde, już jesteśmy bliżej niż dalej, nie oszukujmy się, no jeszcze mamy 22 tornada dokładnie do pokonania. No jeżeli to będzie tak szło, że pod 200 grzybów na każdego przeciwnika, no to raczej sobie odpuszczę, raczej już jednak mimo wszystko się wstrzymam i po prostu poczekam na te lepsze itemki z legendarnego lochu, no ale zobaczymy. No mamy jeszcze na niego 65 prób, to w ogóle mamy jeszcze 120 milionów, to możemy wrzucić. Zawsze to 12 statystyk do przodu, wiadomo, że tam pewnie jakoś dużo nie da. Tu budki za piątkę, ale to już nie będę sprzedawał, żeby one sobie były, bo po prostu szkoda, jeżeli mielibyśmy kolejnego nie pokonać. No i dobra, no jeszcze mamy 55 prób, ale okej, udało się go pokonać, no i niestety jest kolejny wojownik, 979, no to to do 4000 powiedzmy, może do 3950, no zobaczymy jak tu z nim pójdzie. No tak jak mówię, no to można się tak bawić non stop, tu w ogóle zadyszkę znowu coś, lecimy dalej, kolejny pokonany, mieliśmy jakąś broń, mamy hydrę, która również jest wojownikiem, już się tu wysłowić nie mogę powolutku, no ale okej, no zobaczymy. Hydra w ogóle strasznie mi się podoba, ten arcik, to jest zawsze tam pod koniec tornada właśnie, ja zawsze o tym mówię, tu w ogóle jakieś szybsze przebicie kilku tornad, no i dobra, no i mamy 100, kolejnego wojownika, 100, prawie już 6000 siły, więc no coraz mocniejsi ci przeciwnicy, no ale jeszcze zostało nam 17 tornad dokładnie, tu w ogóle żadne itemki nam nie poleciały, tu możemy te buty w takim razie sprzedać za piątkę, bo zapowiada się, że jeszcze coś pociśniemy, no ale dobra, lecimy dalej, czyli na niego wydajemy do 4850 powiedzmy, plus minus coś takiego, plus minus 200 grzybków, zobaczymy jak to pójdzie. Corpus Eruptus, ok, ciekawa nazwa, znowu 497 poziom, kolejny pokonany, kolejny, no i co, no i mamy już 986 tornado, kolejny wojownik pokonany, teraz zwiadowca to chyba padnie, teraz maguś to chyba również padnie, ej, no to my tu kurde, powiem wam, jesteśmy na dobrej drodze, żeby faktycznie to tornado zamknąć, tu za piątkę, tu za 6700, tu już droższe rzeczy, no ale w tym momencie to ja chyba się sepnę, żeby faktycznie to zrobić. Tu mamy jakiegoś kolejnego zwiadowcę, to on chyba padnie szybko. No najgorzej z tymi wojownikami, dobra, padł, no i mamy trzy duchy wojownik, który już z kolei ma 107 tysięcy siły, także już bardzo dużo. 990 tornado, padło, git. Co my tu mamy? Tu już mamy same zadychę, dobra, no to chyba będzie trzeba te za niecałą dychę sprzedawać w takim razie. Tu mamy coś za 7, tu mamy kolejne za 7. Tu już mamy chyba w tym kuferku same zadychę, coś mi się tak kojarzy, no tu prawie dycha, tutaj mamy, o, tu mamy za 7, to możemy podmienić, git, no to jest strata statystyk, nie, ale my tak na tym serwerze mamy strasznie do przodu statystyki względem innych, to myślę, że to nie jest jakieś tam bardzo straszne i w ogóle zobaczcie, no prawie tutaj 415 poziom żeśmy dobili sobie dzięki temu, tu już wszystko za dyszkę, ok, no i dobra, no na razie mamy trochę miejsc, mamy 4, a jeszcze tornad do pokonania 9, więc zobaczymy jak to wyjdzie, kogo my teraz mamy.
mamy wojownika kolejnego, 107200 w tym momencie siły, także no tutaj rosną z każdym poziomem non stop, ale zobaczcie, że tamten 107 nam dosłownie padł po, nie wiem, 10 grzybach, także jest duża szansa, że ten też podobnie nam padnie, no i zobaczymy, jak to dalej pójdzie. Nigdy nie pamiętam, wiem, że ostatni to jest chyba zwiadowca i raczej z ostatnim tutaj w tornadzie nie ma większych problemów. Największa problem to jest właśnie dojść do tego ostatniego, bo tutaj ci wojownicy no są, tak jak mówię, dość dużym problemem, no ale zobaczcie, jak to pada. No my to robimy w tym odcinku, no ja już chyba teraz nawet jakbym miał wydać te 3000 grzybów, to chyba już będę chciał to zrobić, no bo to jest naprawdę duże osiągnięcie, żeby, nie wiem ile, chyba mieliśmy 895 tornado na starcie, czyli ponad 100 tornad zrobionych na jednym odcinku. Teraz mamy maga, czyli on chyba szybko padnie, tak mi się wydaje, dokładnie. Teraz mamy zwiadowcę, dobra, on też szybko padnie, no i nie mamy znowu miejsca. Mamy jakiś hełmik za piątkę, tu mamy coś za siódemkę, no i dobra, i może jeszcze to sprzedamy, to niecałe, w sensie ponad 8. Ale równej dziesiątki nie ma. Tu mamy trochę statystyk, znowu je dorzucimy git. No i lecimy dalej, jeszcze dosłownie 3 tornada, 998, 999 i tysięczne. Więc no jesteśmy na bardzo dobrej drodze. Teraz już mamy wojownika znowu mocnego, 108 tysięcy. No ale to już przestaję w ogóle myśleć, że to jest jakikolwiek blok, bo my tutaj jednak w końcu trafimy na taką próbę, żebyśmy go poskładali totalnie. Tak jak mówię, tysięczny przeciwnik to jest chyba właśnie, to jest wojownik, ok, tysięczny to jest właśnie chyba zwiadowca, o ile się nie mylę. Ale no mówię, jak my tutaj dojdziemy do tego tysięcznego, to zazwyczaj on nigdy nie jest blokiem. On tam ma bardzo dużo względem tego zręczności, bo zobaczcie, wojownik ma 108 tysięcy, prawie 300 siły i HP tam 147 tysięcy, a jak dojdziemy do tego tysięcznego, to zobaczycie, jakie on będzie miał statystyki. On po prostu jest o wiele mocniejszy, no ale przez to, że to jest zwiadowca, to raczej z nim tam problemów być nie powinno. Dobra, no próbujemy tego ostatniego wojownika, który już jest jedyną przeszkodą, żeby właśnie to tornado zamknąć na dzisiejszej drodze. No i dokładnie, pokonany, no i zobaczcie na tego. Ten ma za to 130, prawie 6 tysięcy zręczności, no i prawie 139 tysięcy HP, więc no wygląda na papierze, że jest mocny, ale to jest zwiadowca, także dosłownie kilka grzybów powinno na niego paść. My tutaj parę uników z naszej strony, no i raczej on będzie do zrobienia. Taką mam przynajmniej nadzieję. 501 poziom, szara Shiva, no git, nie? Spoko, nie spodziewałem się tego, no i dokładnie, i mamy to, zaklinasz tornad, zrobione, cyk, no i tornadko wreszcie zamknięte. Czy ja tutaj jak zmienię sobie? Nie, już dostaliśmy od razu to osiągnięcie. Tu mamy trochę golda zmarnowane było, trochę było zmarnowane epików mi bardzo nie szkoda, tak szczerze, bo tutaj, no mówię, legendarny log będzie za chwilkę, golda wiadomo, że zawsze szkoda, no ale i tak mówię, no tych statystyk mamy naprawdę tak jest. Jesteśmy do przodu z tymi statystykami, że no te, powiedzmy, na 10 statystyk czy tam 20, nie jest to jakieś bardzo straszne. No i mamy bardzo malutko tutaj do kolejnego levela, więc wydaje mi się, że nawet dzisiaj zawki może już ten level wpadnie, jak nie dzisiaj to na pewno jutro. No i pokonany, super. Czy my mamy zapisane, żeby wam pokazać, jak z tą ostatnią tutaj wyglądała walka? No to raczej nie będzie jakiś tam bardzo dużego zaskoczenia, dużo uników z naszej strony, jakieś krytyki, no zobaczcie, no ona jak nas uderzy, to faktycznie jest potencjał, chociaż tu nawet 3 hity ustaliliśmy, no ale dlatego, że to nie były krytyki, no i zobaczcie, jakie bomby z naszej strony, także no uniki i tak naprawdę to tyle. W ogóle chyba pierwszy raz dostałem z niej zwykły itemek, zazwyczaj to był leciał jakiś epik, warty oczywiście 10 milionów, no a my tutaj sobie z niej dostaliśmy właśnie itemek warty 10 milionów zwykły, chyba tak jak mówię, pierwszy raz, nie wiem, na ilu, na berserku zamknąłem, na łowcy zamknąłem, na czym tam jeszcze, na paladynie zamknąłem i chyba za każdym razem leciał epic, z tego co pamiętam, no ale dobra, git, to tyle, tak naprawdę wbiliśmy bardzo dużo leveli, zrobiliśmy bardzo dużo tornad, no i jestem tak naprawdę zadowolony z naszego progresu, mamy prawie 415 level, także git, tutaj z Sonikiem tak to wygląda, Sonik na pewno jeszcze tornada nie zamknął, Sonik generalnie expa ma więcej od nas to na 100%, ale Sonik tutaj jeszcze cały czas idzie właśnie w tego expa, natomiast my idziemy w golda, no i tutaj różnica statystyk jest dość duża, bo zobaczcie, on ma tutaj 3500 HP, czyli no nawet mniej od nas, ale powiedzmy, że na równi, a inteligencji ma prawie 9000, gdzie my mamy 10250, także no tutaj różnica tych statystyk jest spora, no ale on sobie jeszcze idzie w, bodajże do 420 poziomu właśnie w expa. Dobra, to by było chyba na tyle, ja już tu nie przedłużam, długi odcinek dość wyszedł, wam dziękuję za oglądanie, za uwagę, mam nadzieję, że się podobało, jeżeli tak, to pamiętajcie o kciuku w górę,
ogóle nie powiedziałem o tym na początku. Subskrypcja z dzwoneczkiem, wbijajcie na Discorda dla widzów, wbijajcie na Twitcha, bo dzisiaj o 18 będzie streamek. No i co? No i jestem zadowolony, fajnie, nie spodziewałem się to, że to zrobimy. Myślałem, że to będzie trzeba na kolejnym odcinku z Druida dokończyć. No a tutaj taka miła niespodzianka, że się udało. Teraz mamy bardzo dużo rzeczy do Wiedźmy. Mam nadzieję, że przed legendarnym lochem w większości się pozbędziemy, żeby można było znowu sobie pozbierać właśnie itemki epickie, nie? Żeby one były tam do kibla i tak dalej. Także okej, ja Wam jeszcze raz dziękuję za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!